Witam. Dzisiaj chciałbym pokazać, jak działa tempomat w Fordzie Focusie trzeciej generacji po liftingu. To konkretne auto jest z 2017 roku, a w środku wyglądało tak. Właściciel zażyczył sobie tempomacik. Została wymieniona kierownica, tak to się prezentuje. Doszło z prawej strony pilot do obsługi tempomatu. Na liczniku dochodzi nam dodatkowe podmenu w prawym górnym rogu. Po załączeniu tempomatu wyświetla nam się wskaźnik prędkości. Po naciśnięciu plusa lub minusa wybieramy sobie prędkość. Po naciśnięciu hamulca prędkość zostaje zawieszona, możemy ją odwiesić. Dodatkowo dochodzi nam limiter prędkości, czyli w terenie zabudowanym ograniczamy sobie prędkość na przykład do 50 na godzinę i wtedy nie możemy przekroczyć tych 50 na godzinę. Modyfikacja jest w pełni oryginalna, nie powoduje żadnych błędów w pamięci. I tyle. Jeśli jesteś zainteresowany montażem tempomatu w swoim Focusie po liftingu, zapraszam do kontaktu, zapraszam na mojego Facebooka i do oglądania moich filmów, na których przedstawiam najróżniejsze modyfikacje w Fordach. Z mojej strony to tyle. Dzięki.